Cześć wszystkim, witajcie z powrotem. Miałem wyciszony mikrofon, więc ten stream dzisiaj po prostu nam nie idzie. Przynajmniej nie zaczął się najlepiej, ale to nie szkodzi. Słuchajcie, dzisiaj gramy w Simsy. Simsy to jest symulator życia i będziemy grać po czesku, tak? I zobaczymy, ile zrozumiem z tego i jaką rozgrywkę uda mi się tutaj stworzyć. Super, no teraz widzę, że mnie słyszycie, słyszycie muzykę, także udało się. Cieszę się bardzo. Także na początku mówiłem wam, że będziecie mogli do mnie dzwonić, jeśli macie ochotę. Jeżeli mówicie po czesku albo po słowacku, możecie do mnie dzwonić i nie będziemy pokazywać waszej twarzy, ale dodamy wasz tylko głos. Dodamy tylko wasz głos, jeżeli chcecie mi pomóc w tej grze, jeżeli chcecie mi na przykład wyjaśnić, co znaczą jakieś słowa albo jakieś opisy. A jeżeli nie macie ochoty dzwonić, to też w porządku. Wtedy sam będę to wszystko rozkminiał. Dobra. Jeżeli się zdecydujecie na to, żeby zadzwonić, to już wam pokazuję, gdzie to możecie zrobić. Proszę bardzo. Tak, możecie się zarejestrować w tym formularzu, tak jak wcześniej. Chyba, że już macie link, to już wtedy nie musicie się rejestrować, możecie użyć starego linku. Ale jeśli nie, no to nie wtedy. To musicie się zarejestrować od nowa. Dobra, wracamy do gry. Słuchajcie. Tak, pojedziemy sobie może do Sunset Valley. Zobaczymy, co tam słychać. Karl mówi, że dźwięk, the sound works with a few cracks. Tak, niestety zauważyłem też, że w tej grze dźwięk jest trochę może zepsuty, nie wiem dlaczego, bo nawet kiedy nie robię transmisji, to też to słyszę, takie dziwne przerywanie. Agent, musisz się uczyć, w porządku, rozumiem. Szanuję, absolutnie. Nauka przede wszystkim. Ale oczywiście możesz nas oglądać w tle. Będzie ciekawie, nie grałem w Simsy od 20 lat. Słuchaj, ja też nie grałem w Simsy gdzieś tak od 20 lat. Także super. W zeszłym tygodniu to był mój pierwszy raz, kiedy zagrałem w Simsy po długim czasie. Także zobaczymy co będzie się działo w tej grze. Yipad to jest trójka, to jest trzecia wersja tej gry, The Sims 3. Także bardzo wiele się zmieniło. Gra jest trochę bardziej nowoczesna, wydaje mi się. Ale dobra, zaczynamy, wchodzimy do kogoś może. Tak, tutaj mamy okolice. Mamy jakieś miasteczko i w tym miasteczku mieszkają simy. Ursynowa. Ją na pewno odwiedzimy, bo to był pierwszy sim, do którego zajrzałem po otworzeniu tej gry. Myślę, że możemy tam wejść i ją odwiedzić trochę później. Ale zobaczmy najpierw, może są jakieś inne rodziny. Coffee. Słuchajcie, chyba muszę założyć okulary, bo naprawdę słabo widzę. Gobias Coffee. Je dobromyślny, swobodny simik, który je za tym naneszył tu prawu lasku.
Chyba tutaj wszyscy w tym mieście szukają miłości, bo w poprzednim odcinku też mieliśmy Sima, który poszukiwał miłości. Tutaj możecie sobie przeczytać. Także... Chyba nie jestem zainteresowany taką historią. Poszukiwanie miłości? To brzmi za bardzo... zbyt romantycznie jak na dzisiejszy wieczór. Zobaczmy, kto tutaj mieszka. To jest chyba pusta parcela. Są parcele publiczne. To jest pusta parcela. Tutaj mieszka jakaś para. O! Jasminowa. Jak nazywają się ćwirowie po czesku? O! Bardzo, bardzo dobre pytanie, Jasminowa. Ćwir po czesku to będzie, o ile się nie mylę, got. Tak jak po angielsku, bo akurat nie wszystkie nazwiska są przetłumaczone w wersji czeskiej, więc zobaczymy, gdzie oni mieszkają. Może to oni? Nie. Nie wiem, czy ćwirowie mieszkają w tym akurat miasteczku. O, chyba kogoś znaleźliśmy. A słuchajcie, wy nie widzicie, bo ja mam tutaj... kamerę, więc zobaczcie, gotowi to są... Gotowi żyli w mieście od niepamięci. Czyli gotowie, albo po polsku ćwirowie, mieszkają w tym mieście od niepamiętnych czasów. Super, wiesz co? Wchodzimy w takim razie, zobaczymy. Zobaczymy, co tam u nich słychać w tej wersji. Jasminowa, mówisz, że lubisz dwójkę, Simsy dwójkę. Wiesz, w dwójkę grałem bardzo krótko. Więc nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Don się zgadza też, że dwójka jest najlepsza. No być może. Ale my mamy trójkę dzisiaj, więc gramy sobie w trójkę. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Mamy Mortimora, tak? Gunter. A. Może to nie jest ta rodzina? To chyba nie są ćwirowie. A, Mortimer God. Wiecie co? Myślę, że w tej wersji gry oni stworzyli... stworzyli jakąś wcześniejszą wersję ćwirów. Bo Mortimer... jest tutaj dzieckiem, a w Simsach jedynce Mortimer był dorosłym i miał żonę i córkę. Mamy też Cornelię i Guntera. Dobrze, słuchajcie, oni mają wyłączoną autonomię, więc będę musiał tutaj może włączyć im autonomię, bo dzisiaj dostałem taką radę od mojego brata, że jeżeli gram wieloma simami naraz, to dobrze jest włączyć im autonomię, żeby oni sobie sami załatwiali różne potrzeby. Tylko gdzie to było w ustawieniach? Może tu? Przybechu? Nie. Gdzie były? Gdzie były te ustawienia? O! Stopień autonomii. Stopień, czy poziom autonomii. Gdzieś damy im tak mniej więcej w połowie będzie. Słaba własna wola. Słaba własna wola. Silna własna wola, słaba. Wypnuto, wyłączone. Niech będzie słaba.
Niech będzie słaba wolna wola. Zobaczymy, co oni sobie sami zdecydują zrobić. Chyba Gunter jest chory. Kichnął sobie. Zobaczmy, czy ma wszystkie potrzeby spełnione. Tak, ma wszystkie potrzeby spełnione. Ale co to jest za oznaczenie tutaj? Czysty jako lilie. Zajrzite poczyt czystoty przy praktykowaniu osobnej higieny. To są jakieś bardzo osobiste informacje na temat Guntera. Nie wiem, co to ma znaczyć. Słuchajcie, zaczynamy nową grę i wszyscy mają chyba swoje potrzeby spełnione. Tak, to trudno tutaj cokolwiek zrobić z nimi. Wiecie co? Może spróbujemy pogadać z tą dziewczyną, która tutaj biegnie? Co ona tutaj robi w ogóle? O, powitacji. Chyba chodzi o powitaj się. Ale ta opcja jest niedostępna w tym momencie. No trudno. Loli Lula mówi, że fajne stroje. Fajne stroje. No właśnie goci, oni słyną z tego, że mają takie bardzo mroczne podejście do życia. Może po prostu zacznijmy od tego, że zobaczymy, jak oni mieszkają. Co my tutaj mamy? Aha, tutaj jest podjazd, bardzo fajnie. Mamy chyba jakieś garaże, czy co to jest w ogóle? W tym garażu jest jakiś samochód? Niech zapali światło. Nie zapaliło się światło. O co chodzi? O, dopiero teraz coś się zapaliło. No dobra. Zobaczmy, jakie mamy tutaj opcje, jeżeli chodzi o podróże samochodem. Urczyt własnika. Uruchomić silnik może? Może chodzi o uruchomienie silnika. Urczyt własnika. Jedna obecny pozymek z... Jedna obecny pozemek z... Okej, to chyba chodzi, że jedź na... Do miasta może, ale nie jestem do końca przekonany, co to znaczy pozemek. Nie, zostawimy ich w domu póki co. Źle kliknąłem. Jak do tego wrócić? W ogóle ten samouczek w ogóle mi nie pomaga. Jak go wyłączyć? Git speed. Właśnie, wyłączyłem to, także nie ma co, słuchajcie. Możemy sobie się przejechać później. Na razie zobaczmy w ogóle, jak oni mają w domu. Możemy zmienić piętro. Jesteśmy teraz na parterze. Teraz idziemy na pierwsze piętro, gdzie mają jakiś po prostu taras. Jeszcze wyżej jest dach. Wiecie co? To chyba nie jest ich dom. To jest po prostu garaż, a dom... Dom jest po prostu z tyłu. Za nimi. Jest coś czerwonego, dużego. Nie wiem, co to jest w ogóle. Może gra się zawiesza. Stoi sobie tutaj. O co chodzi? A, chyba za daleko odjechałem po prostu, dlatego się zaczęło mi tak psuć wszystko. Będziemy rozkminiać, o co tu chodzi. Wiecie co, ta willa wygląda niesamowicie. Mają jakiś ogród w domu, takie patio.
Musimy zejść na dół. Nie, nie mają piwnicy tak naprawdę. Aha, tutaj wchodzimy do kuchni. Może niech przygotuje jakiś obiad czy coś. A, możemy sobie wybrać różne potrawy, które ona może przyrządzić. Dwoide wieżorowa chladniczka. Lodówka. Sir. Parki w rochliku. Salat. Tofu. To są chyba jakieś przekąski. To nie, nie będziemy jedli żadnej przekąski. Może podajmy jakieś danie do całej rodziny. Podawat do poledni sfaczinka. Chyba chodzi o jakieś drugie śniadanie czy coś. Podawat podzimny salat. Wafle. Wafle! O! Mam nadzieję, że chodzi o gofry. Zobaczymy, jak ona to przyrządzi. Wasz Simek prawie pracuje na zlepszeni dowedności. Dowedność, dowedność to chyba chodzi o umiejętność, czyli ta Simka teraz pracuje nad swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Nie można tego wyłączyć. No nie. Trudno. A co pozostali robią? To niech ona sobie tutaj gotuje, a my zobaczymy, co oni robią dalej. Przez to, że mają słabą wolę, nadal stoją przed garażem i nic takiego nie robią. Może niech ze sobą porozmawiają? Żyd-tip. No, Gunter wygląda jak zabawny człowiek. Niech opowie dowcip swojemu synowi. O ile są rodziną, bo w sumie tutaj nie wiadomo. Dobra, chrubie. Hadace ukrazit. Powyszowace. Może złożyć życzenia? Nie, wiecie, po polsku jest takie słowo powinszować, albo powinszować komuś, to znaczy pożyczyć komuś na urodziny albo z jakiejś specjalnej okazji, a tutaj chyba chodziło o to, że on się wynosił, pokazywał swoją wyższość, dlatego to jest negatywna interakcja. Nie, niech zrobią coś zabawnego. Dlaczego opcje zabawy nie są dostępne? Może niech go obejmie. Przyjacielskie objęcie. Tak. O, teraz dopiero mogą wchodzić w pozytywne interakcje, bo wcześniej byli pokłóceni po prostu. Dzielat oblicze je. Robić minę. Po polsku to jest mina. Okej. Jak wygląda ich relacja? Właśnie nie wiem, jak to sprawdzić. Wiecie co, chyba powinienem trochę więcej popracować nad rozkminianiem tej gry w tygodniu, żeby nie rozkminiać jej podczas streamu, tylko po prostu grać. To by było fajniejsze, wydaje mi się. Przynajmniej z waszego punktu widzenia. Dobra, to jeszcze zobaczmy osobiste mrzuty.
charyzmatycki. A, tam są jakieś większe opcje. Hadace. To chyba chodzi o kłócenie się ze sobą. Charyzmatycki. Żyć zabawny przy... przybieg. Zobaczmy, chyba chodzi o dowcip. Barko tansy, but then a blap. Lots of loss of poison. Ziga. Opowiada dowcip o kurze, telefonie komórkowym i samochodzie. Czy znacie takie dowcipy? Czy znacie dowcip, w którym występuje kura, telefon i samochód? Jeśli znacie, to piszcie na czacie, bo nic mi nie przychodzi do głowy. Słuchajcie, czy ona już zrobiła to jedzenie? Tak, jedzenie jest gotowe. Teraz trzeba może je podać wszystkim? Svolat rodinu k jidlu. O to właśnie chodzi. Niech zawoła rodzinę na obiad. Na wafle. Agent nie zna takiego dowcipu. Okej. Okej, wszyscy przyszli. A co ten mały Mortimer jest w złym humorze? Dlaczego jest wszystko na żółto? O. Chyba był głodny, bo teraz się znowu na zielono zrobiło. A gdzie ta rodzina się podziała? Dlaczego? Nie widać. Tak szybko zjadła. A to jest ciekawe, że mają w salonie wielki rodzinny stół, a mimo to jedzą obiad przy małym stole. Wiecie co, chyba włączę im większą wolną wolę, bo oni są jacyś tacy dzisiaj bardzo flegmatyczni, powiem wam. Włączymy im wolną wolę. I zobaczymy, co oni zrobią. Na co tak naprawdę mają ochotę. Patrzymy. A Gunter miał ochotę na więcej wafli, czy raczej gofrów. A nie, po prostu odkłada je na potem. A ten mały gdzie idzie? O, wziął sobie książkę z półki. I czyta, a może się uczy. Zobaczmy, co on tutaj robi. Sedit, siedzi. Czist, sprawny rolnik. Przybieg Granta Rodieka. A, przybieg! Może to nie chodzi o dowcip czy żart. Tylko bardziej chodzi o... opowieść jakąś. Teraz idzie skorzystać z toalety. Jego matka też sobie czyta książkę o czym? Czist jednorożci pro Audrey. O, to czy te książki w Simsach w trójce, słuchajcie, mają tytuły. I siedzi sobie. No dobrze, a co ten Gunter zrobił? A, on sobie, słuchajcie... usiadł przy komputerze. Co on tam robi? Coś pisze? Czy to jest jakiś e-mail? Sedit. Pracować do niekonieczna. Pracuje sobie przy komputerze, a potem skorzysta z toalety. No dobra, tak, wszystko wiemy. Sprawdźmy może, czy oni gdzieś pracują. Kwestia kariery.
Wykonny żeditel. Chyba chodzi o to, że jest... Chyba chodzi o to, że on jest kierowcą, o ile dobrze pamiętam. Wykonny żeditel je najdłużejszy osobą każde społeczności z rochowe kancelary. Z rochowe kancelarze w najwyższym patrze. Wypala sfero poznani lepe. Zarabia 239 simoleonów za godzinę. Dam! Git! Nico! Zabag? Wygląda na to, że on pracuje z domu. Popracował trochę i zarobił ponad 500 simoleonów. Nie no, można stwierdzić, że ta rodzina jest rzeczywiście bardzo dobrze usytuowana. Można to stwierdzić po budynku, w którym żyją. Mają piękny dom. Teraz jest noc w ogóle, to jest trochę ciężko tutaj widzieć, co się dzieje. Ale tam jest jakaś kopuła. Ciekawe, co to za kopuła. Nie możemy na to kliknąć. To jest chyba dom kogoś innego, także chyba będziemy musieli się tam przejść za chwilę. A może jakieś obserwatorium astronomiczne? Nie wiem. Poziom energii im spada. No nic nie robili cały dzień, a poziom energii im spada. To jest ciekawe. Cornelia tylko zrobiła obiad. Gdzie ona idzie teraz? Tak po nocy? Razem z synem wyszli tutaj. W nocy. Rzucają sobie piłką do siebie. W ten sposób na pewno się zmęczą. Są jakieś lekcje właśnie. I chciałbym je po prostu wyłączyć, bo trochę zaczynają mnie irytować te wskaźniki, te notyfikacje. Rzeczywiście, słuchajcie, oni będą tak rzucać tą piłką do siebie tak długo, aż całkowicie wyczerpie się ich energia. Idą spać. Słuchajcie, położymy ich spać i wyjdziemy sobie, może przejdziemy do kogoś innego. Poszukamy prawdziwych ćwirów, bo ci ćwirowie... To nie są ci z pierwszej części. A, Gunther już śpi. Już dawno sobie śpił. Patrzcie, nawet koszulę nocną ma bardzo mroczną. Bardzo ciekawy ma ten pokój. Dobra, słuchajcie, poszli sobie spać, niech sobie śpią.
A my w międzyczasie przejdziemy sobie do kogoś innego. Może poszukamy prawdziwych ćwirów. Ulożyć, a odejść. Tak, o to chyba nam chodzi. Ale nie chcemy wyjść z gry całkowicie. Chlawniej na bitka, chyba o to chodzi. Ulożyć. Ulożyć to znaczy zapisać. Cześć Orietta, cześć Linar, cześć Fear Hunter. Dopiero widzę, dołączyliście. Fajnie. Tak zapisuje się gra. No niech się zapisuje sobie. Dobra. Możemy wrócić do tego samego miasteczka. W międzyczasie, jak się ta gra loguje, to mogę zmienić tutaj ekran i poczytać trochę komentarzy. Ildars pisze, że mnie zawsze śmieszy słowo żywot w czeskim, słowackim i południowych językach słowiańskich, bo po rosyjsku to jest brzuch. Symulator brzucha. Tak, to jest tytuł dzisiejszego odcinka. Symulator żywota. Co się stało? Przyszliśmy z powrotem do tej samej rodziny. To nie o to mi chodziło. Nie. Spróbujemy jeszcze raz. Może teraz znajdziemy się w miasteczku. No i proszę, i gra się w ogóle wyłączyła. No nic, będę musiał jeszcze raz uruchomić. Jasminowa pisze, że w trójce Mortimer i Bella są dziećmi. Nie, naprawdę? To znaczy, że nie będę w stanie znaleźć? Mortimera i Belli. A co z Kassandrą? Widzę, że rozmawiacie o czwórce, że jest też gra Simsy czwórka. I tak, słyszałem o tym, że jest za darmo czwórka, tak. Chociaż teraz ta trójka też można tanio kupić, jak się dobrze poszuka w internecie. Ale czwórkę na pewno wypróbuję. Przyznam, że już ściągnąłem. Ale na razie chcę pograć trochę w trójkę, bo tak jak mówię, to jest mój pierwszy kontakt z tą grą. Jasminowa pisze, że Kassandry jeszcze nie ma. No właśnie, więc co się stanie, jeżeli na przykład w trójce połączymy w parę Mortimera i Belle, czy ich pierwsze dziecko to będzie Kassandra? Właśnie nie wiem. Zobaczymy. Roman, ile masz monitorów? Słuchajcie, mam 3 monitory aktualnie. Dlatego tak cały czas się rozglądam, bo z tej strony mam grę i z tej strony mam czat.
na różnych monitorach. I tutaj też mam monitor jeden, który mi pokazuje stream, czyli to, co wy widzicie. To jest taki monitor streamu. Dobra, zaczniemy nową grę w takim razie. Jak to zrobić? Słuchajcie, wejdziemy sobie tutaj do tych bloków, ale dlaczego oni mi pokazują postać, w którą już grałem w zeszłym tygodniu? O, wejdziemy sobie w Sunset Valley. Jeszcze raz. A, bo wy znowu nie widzicie tego gameplaya, który tylko tutaj. Także widzicie, takie imprezy można robić w Simsach. Z jakimiś strażakami? To chyba jest wieczór panieński. Tak, ponoć w Simsach wszystko można zrobić, jeśli się bardzo tego chce. Dlatego to jest symulator życia, tak? Rzeczy, których normalnie może byście nie zrobili w realnym życiu, możecie robić w Simsach. Bez konsekwencji. Nikt was nie oceni. Chyba że robicie to na żywo podczas streama i ludzie was oglądają, to wtedy sytuacja jest trochę inna. Wtedy zostaniecie ocenieni. Wybierzmy sobie jakąś rodzinę znowu. Aha, czyli dom ćwirów, gotów. Był tutaj, a tutaj mamy, co to jest, w to nie można wejść, to jest chyba jakaś po prostu parcela publiczna. Kennedy, a byliśmy u Kennedy w poprzednim odcinku. Czekajcie, znowu przesunę może tutaj to, żebyście widzieli. Byliśmy u Kennedy, ona organizowała imprezę. Rodzina Alvi. To też jakaś rodzina z małym dzieckiem, to chyba jeszcze nie jestem gotowy na to, żeby odwiedzać takie rodziny w Simsach. Bunch. W tej rodzinie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu simów. Dobra, wejdziemy do tej Ursynowej. Zobaczymy, kim ona jest i dlaczego. Gdzie ona jest? Schowała się gdzieś. A, ma dużo silnej woli, tak? Więc zaraz zobaczymy, co ona zrobi. Tak sama z siebie. Na razie weszła do domu i idzie do salonu. I co, i będzie telewizję oglądać? Dobrze, jeżeli ma na to ochotę, to jej pozwolimy. Bo rzeczywiście najniższą potrzebę, jaką tutaj ma do zaspokojenia, jest zabawa. A co jeszcze możesz sobie pooglądać? Możesz sobie przełączyć kanał na coś innego. Przypnąć na sportowi uniwersum. Romantycka schuska. Hitzone. Wiecie co, niech sobie zostawi może.
Ogląda jakieś seriale kryminalne. Niech sobie zostawi właśnie na tych serialach kryminalnych, jeśli jej się to podoba. My w międzyczasie zobaczymy... co więcej u niej słychać? Jaką ma pracę? Żydiczka na ucieku. 40 simoleonów za godzinę zarabia. Pracuje w poniedziałki, wtorki, piątki, soboty i niedzielę. Dzisiaj jest niedziela, więc powinna iść do pracy. Ciekawe, czy pójdzie. Ale od... pracuje od 9 wieczorem do 3 rano. Nevolnost. To chyba są wskaźniki jej nastroju. Pobawena. Używa si samotu. Używa si samotu? Co to może oznaczać? Chyba lubi samotność. Klara, ma na imię Klara. Krasna wychlitka. Podchodzi. Wybawienie. A ona... Niech sobie pomyśla coś innego, może... Aktywny świat. A, to jest jakiś program survivalowy. Nie wiem, czy się interesujecie takimi tematami survival. Jak przetrwać w trudnych warunkach. No i skończyła. Co teraz zrobi? Chyba boli ją brzuch. O, ma jakieś niestrawności. Oszczędzę wam tego widoku. Zwymiotowała Simka, słuchajcie. Teraz czuję się dobrze. Skwale si używat. Okej, okay, teraz się dobrze czuję. Czyli coś jej zalegało na żołądku. Co tu jeszcze? Ma jakieś relacje? To są osoby, które zna. Simologia. A idzie sobie spać. Dlaczego? Przecież nie jest zmęczona. Niech nie śpi, jeżeli nie jest zmęczona. Sztir. Znak zodiaku Sztir. Oblibione Vici. Ma ulubione jakieś rzeczy do jedzenia. Ma chyba też ulubione książki, bo sobie teraz czyta. To jest dla niej rozrywka. Co ona czyta? Czarodziej z Paladia. O, ma tu jakieś pragnienia życiowe? Nauczyć się dowedność logika. Chcę rozwijać swoje umiejętności logicznego myślenia. Dobrze, czy ona ma jakieś urządzenia w domu, które jej w tym mogą pomóc? Zobaczmy. Ma regał na książki? To nie. Ma regał tutaj, ma szuflady, komodę z szufladami.
Na górze ma jeszcze na parterze coś. Nie. Nie ma nic, co pomogłoby jej w rozwijaniu logiki. Chyba będziemy musieli kupić jej coś, jakiś przyrząd. Pamiętam, że w jedynce to służyła do tego szachownica. Teraz czy znajdziemy szachownicę tutaj? Oświetlenie, doplinki, gdzieś roślinki. Słuchajcie, nie mogę znaleźć szachownicy. Powrchy to są stoły jakieś, nie, lady w ogóle, a to różnego rodzaju stoły, powierzchnie. Gdzie się znajduje szachownica? W jakiej kategorii? O, widzicie, możemy poustawiać meble według ich funkcji. Telefony, oświetlenie, postele. Jest szachownica. Super. Gdzie postawimy jej szachownicę? Może na górze gdzieś? Widziałem, że... O, patrzcie! Tutaj już stoi jakaś szachownica. Nie zauważyłem. Czy to jest taki sam rodzaj szachownicy? Tak. Kosztuje 600... 600 simoleonów, a to kosztuje... 450, to jest chyba jakaś inna. No trudno, to wyrzucimy ją. Sprzedamy, znaczy się. I poprosimy naszą simkę, żeby sobie poćwiczyła szachy. Zmienimy kąt widzenia. Patrzcie, jaki ona ma piękny widok. Niesamowite. Mieszka w zasadzie przy samej plaży. I to jest nie jezioro, tylko morze. Może nawet jakiś ocean. Nie no, super. Super miejscówka do mieszkania. Nie, tak to można sobie, słuchajcie, posiedzieć i pograć w szachy. Tylko że jedyny problem jest taki, że ona gra tutaj sama. Myślę, że no niektórzy, szczególnie profesjonaliści, lubią grać sami ze sobą, bo wtedy ćwiczą różne strategie i tak dalej.
No, ona właśnie się chce tego uczyć, więc gra sobie sama ze sobą. Chociaż tam ma jakichś znajomych, może poszłabyś, z kimś zagadała. O nie, słuchajcie, co to miało być? Chyba tak naprawdę ona nie lubi grać sama w szachy. Czyli zmuszam ją do tego i ona czuje się bardzo niezadowolona w związku z tym. No zobaczymy, może teraz ta partia wyjdzie i trochę lepiej. Tam jakiś sim. Co on tam robi? Zaraz do niej wrócimy, ale jestem bardzo ciekaw, co ten sim tam robi. Patrzcie, oni siedzą, lewitują w powietrzu. A nie, po prostu gra się jeszcze nie wczytała. Leżakują. Ciekawe, bo z daleka wyglądało, jakby lewitowali. Klara naprawdę ma bardzo dobrą miejscówkę. Mieszka sobie przy samej plaży i jeszcze ma tutaj jakieś specjalne miejsce, gdzie może sobie poleżeć na leżaku. Juxipto, ingrid bob, taguni ribby web, ubi rex. Slew bhutan, chooch unda. Stronga subtub, bimbalop, roo. Siemnisz bardzo ciekawie brzmi. Ale można usłyszeć trochę takiej angielskiej fonologii amerykańskiej. Alduma, Tazini Reb. Dobra, wracamy do naszej simki. Patrzcie. Zdobyła punkt logiki. Chyba się ucieszyła. A teraz co? Teraz chcę kupić sobie teleskop. Widzicie, tak to jest. Pozwolicie swojej simce rozwijać umiejętności logiki, to zaraz zapragnie drogiego sprzętu. Teleskop. Ile kosztuje teleskop? Ciekawe, czy znajdziemy i w jakiej kategorii będzie się znajdował. Może tutaj? O! Czyli to jest kategoria, która nazywa się zajmy a do wednosti. Zajmy to chyba jakieś hobby? Czyli to, czym się zajmujesz? To, czym się interesujesz? I do wednosti umiejętności. Dowiedności, czyli dowiadujesz się różnych rzeczy. No, kupmy jej teleskop, czemu nie? Jeżeli tego pragnie, jeżeli twój sim tego pragnie, to znaczy, że możesz mu to dać. Tylko jak to przykręcić? O. Cześć Hanna, właśnie, hobbies and skills, zajmy a do wedności. Skoro tak bardzo chciała tego teleskopu, niech sobie popatrzy przez niego. Ciekawe, czy coś zobaczy. O, to jest super widok, naprawdę. Musimy zmniejszyć ściany do zera, żeby lepiej było widać. Ciekawe, co ona tam widzi. Chyba zobaczyła coś, czego nie powinna zobaczyć.
ona tam widzi? Słuchajcie, ona chyba patrzy na nas. Ten teleskop umożliwia jej patrzenie przez ekran i widzenie prawdziwego życia. Klara Nazechlela. Mój czeski jest tak straszny. Mój czeski jest tak straszny. Fajnie by było, żeby ktoś tutaj ze mną siedział i mi to wszystko czytał po czesku. Słuchajcie, myślę, że to jest dobry pomysł. Zdobywa punkty logiki. Co tam, jakie ona takie, co to tam strasznego jest w tym teleskopie? A w ogóle, jak tutaj sprawdzić, ile ona ma punktów logiki? Praca. Nalada. Atetika. Kumpani. Może tutaj? O, do wedności, umiejętności. Czyli ma 2 punkty logiki, 3 punkty atletyki i ma rybarzeni. On bardzo lubi wędkować, lubi łapać ryby. No straszne rzeczy się dzieją, naprawdę, w tym teleskopie. Odwóz tedy budzie pro Clara Assisa Hodinu. Dobrze, słuchajcie, także za godzinę Clara pojedzie do pracy. Pracuje nocami, ale jest głodna, więc szybko zrobimy jej kolację przed pójściem do pracy i zostawimy ją już na dzisiaj. Damy jej spokój. Gdzie jest jej lodówka? O, zdobyła jakąś umiejętność. Desi wyciery, syrowy burger, podzimny salat. Niech zrobi sałatkę. Naprawdę nie ma czasu. Zaraz przyjedzie po nią samochód, żeby ją odwieźć do pracy. Coś jest z nią nie tak, słuchajcie. Chyba jest chora, może powinna zadzwonić do pracy, że jest chora i nie iść do pracy. O nie, i to jeszcze toaleta jej się zepsuła chyba. A nie, można ją jeszcze poużywać. Dobra, niech ona sobie idzie do kuchni, ale w międzyczasie ja chciałbym sprawdzić, czy ona mogłaby zadzwonić do pracy. Mobilny telefon. Nastawienie telefonu, pracę, nabitki, służby, zawolacymka, pożardat, weczyryk. Nie urządzamy żadnych podwieczorków. Pracę. Dat, wypowiedź. To dać wypowiedź z pracy. To nie. Chcemy, żeby kontynuowała pracę, ale chcemy, żeby wzięła sobie dzień wolnego. Wzici ne platne wolno. Jeden dzień. W związku z tym, że jest chora, damy jej wolne. Weźmie sobie urlop na żądanie.
Tylko myślę, że to się musi wydarzyć, zanim przyjedzie samochód z pracy. Nie wiem. Hanna proponuje, żeby się najadła w pracy. No może, może. Mogłaby coś zjeść w pracy, ale miała trochę czasu. Co się dzieje? Chyba miała jakąś przygodę. Co to za kałuża? Klara Ursynowa to uszne mochla dalej wydierżyć a stala syi. Słuchajcie, ale zepsuliśmy jej humor. To znaczy ja zepsułem jej humor. Miała małą przygodę. Po prostu nie poszła do łazienki na czas i popuściła. Nie będziemy tego zapamiętywać w jej pamiętniku. Podzielcie się o tuto wspominku. Nie będziemy zapisywać tego wspomnienia. Chyba dostała ten bezpłatny urlop, którego żądała, po polsku żądać, zażądała sobie urlop na żądanie, w porządku, więc niech się zrelaksuje w takim razie, bierze sobie prysznic i pójdzie spać i damy jej spokój na dzisiaj, bo trochę zepsuliśmy jej humor. Ale miała dość dużą autonomię, to mogła sama sobie pójść do łazienki. Nie musiałem jej wysyłać. Tak, zciekała się. Ale dlaczego ona śpi w takim małym łóżku? Niech sobie śpi w dużej sypialni. A nawet nie chciała położyć się spać, tylko chciała sobie poleżeć na łóżku. I zasnęła. Bardzo dobrze. Zostawimy ją i słuchajcie, tym razem zapiszę grę. Czemu nie? Zdobyła chyba 2 punkty logiki. Miała taką wpadkę z pęcherzem. Zdarza się każdemu. Więc zapiszę. Mimo wszystko zapiszę tą grę. Nie ma problemu. Zrobiła jakiś postęp. Jak działa zapisywanie gier? No, zapiszemy. Zapisywanie rozgrywek miałem na myśli. Bo to, co my teraz robimy, to jest rozgrywka. Dobrze, niech sobie się zapisuje ta gra. W międzyczasie zobaczę, co się tutaj dzieje w komentarzach. Widzę, słuchajcie, że ktoś dzwoni. Nie, to chyba pomyłka. Nie widzę nikogo.
Chyba, że Marko, dzwonisz czy nie dzwonisz, bo nie widać cię. Halo, cześć Marko. Cześć. Cześć. Cześć, także I don't speak Polish. Oh, you don't speak Polish. Okay. Nie. Fine. So, the viewers can only hear your voice. So tell me, have you been following the gameplay? Well, yes, but I've been focused on chat. Okay. I'm chatting with the with my Slovak friend there. Uh-huh. Just comparing our languages, I guess. Yes. And you needed to buy the chessboard in the category of decoration or some stuff. Yes, I managed to find this. Yeah. It was the category for hobbies and skills. Zaime. Yeah. It's funny because we say Zajem for loan. Ah, okay. Yeah, in Serbian. I mean Serbo-Croatian or Serbo-Croatian Montenegrin or uh-huh. Serbo-Croatian Bosnian Montenegrin or how they want to call it. Okay, good. That's nice. So, you know, this is a stream mostly focusing on me trying to, you know, understand Czech. Okay. Yeah, but Marko, you're welcome to call some other time for the Slavic languages stream. It's coming soon as well, so we can do language challenges and stuff. Mm-hmm. Yeah. So thank you. Actually, yesterday you had the romance challenge, yeah. Uh-huh. But I just wanted to say that my grandma, I mean, she passed away, but she was of Megan-Ovlach origin. So that's like a subgroup of Balkan Romance languages, and there's like 1,000 of them left. So, and I'm trying to learn it. So yeah, it's really interesting. And I got into contact with Professor Karl Tede here in Vienna. He's really useful. So if you want to get in touch with him, he can promote the language maybe or something. What's the name of the language again? Megalno-Vlach, Megalno-Romanian. It's do you know Aromanian maybe? Aromanian, okay, yes. Yes, mm-hmm. So it's a Balkan Romance language. There's Daco-Romanian or Romanian. There's Istro-Romanian, Aromanian, and Megalno-Vlach. So there's four groups, and Megalno-Vlach is the smallest of the bunch. Totally, so, you know, I'm very happy to have this kind of languages featured on the show. Yeah, so it's really exotic. yeah. So you can send me some, you know, contact details, or maybe if you have any resources regarding this language, you can just send me an email. Here. I have from Theodor Capidan. The dictionary for Megalno-Romanian. I mean, this was made 100 years ago, so it's not the updated version or something. There's very little research actually being done of the theme, but it would be really interesting to compare it to, I don't know, like Italian or Spanish or something. I don't know. Mm-hmm. So, yeah, that would be cool. So Marko, let's be in touch. You know, you can send me some details. And you're always welcome to call during the game show and maybe try something with Serbian, you know? Yeah. You featured like two Serbians, I think, in the whole of your YouTube career. So this needs to change. Yes. So I'm glad you called then. So let's be in touch and maybe we're going to be able to, you know, have more Serbian on the channel or channels because the Ecolinguist channel and Slavic languages have. That would be great. Also, very interesting. It would be very interesting to see like the correlation. I'm sorry that I'm taking your time here, but it's fine. Croatian and Serbian, they also have a lot of sub dialects
even to some degree languages. So Croatian has Čakavština and Kajkavština. So they don't say šta for what, they say ča and kaj. And it's really hard for any Serbian to understand them, and even like Croatians struggle. And also in South Serbia, there's a lot of dialects. Like, it's basically a transitory language between Serbian and Croatian. It's called Torlak language. My grandpa comes from that area, so I know a little bit of it. So it would be really fun, like, to see like Bulgarians or Macedonians trying to understand the Čakavica people or the Kajkavica people, and the interaction between the South Slavs. It's very interesting for me, but there's not many examples. Yeah, the potential is there for sure, you know. So yeah, that but means... not a lot of people know it, so it's dying out, really. It's really like critically endangered, in my opinion. Like people in South Serbia, they don't know it, like because there's a really big social stigma. Mm-hmm. Because if you speak that dialect, you're seen as like less educated, like basically a peasant. So it's not seen as a good thing. And a lot of people, when they speak to another person, they will speak in the standard language. Mm-hmm. And during the like the last 100 years, like of that, a lot of old words have been forgotten. Mm-hmm. So the situation is really critical. So it would be fun if you find someone who actually can like really speak it. I can speak some of it, but I'm not that good. So you know, the problem is it's very difficult for me personally find people like that, especially yeah. because those people you tend not to use social media that much, you know. True. They are not online active. True. Online. But you know, we did that in with some minority languages. We just mm-hmm. had people who are advocates for those languages. Yes. They collected some samples, for example. Mm-hmm. And we just played them during the show, and people were trying to understand what they said. Mm-hmm. So there is a way to find a workaround, you know. Even the people yes. don't even have yes. to be in the video, but they could maybe provide samples, mm-hmm. or someone could record. I actually know some samples. Like, there's two YouTube channels that are doing the samples of the specifically the dialects from South Serbia. Mm-hmm. I don't know any YouTube channels from Croatia that gather the Croatian dialects, but I can send you like that kind of stuff if you're into that. I mean, there wouldn't be any person to like to interact with, but I guess videos or something. Mm-hmm. Cool. So Marco, you can send me the email. I think you got my email, because if you registered, yes, you should Wait, have gotten an email from me, one confirmation email. So just yes, the okay, yes. Yeah. So let's continue via email, and I'm gonna sure. go back to the game now. People want to see more of the Sims. Enjoy Sims. Is which version is that? The Sims 3. Oh, The Sims 3. Okay. The Sims 3. Yeah. It has multiple languages to choose from, so that's it's a cool game to sure, you know sure. explore languages. But why did you choose Czech? Like, it's really similar to Polish, so. Yeah, that's the reason, because you know navigating the game yeah. it would be very difficult in other languages. Okay. First I'm gonna like learn how to navigate the game, and maybe then try to play it in more advanced sure. more difficult languages. It's a fun concept. It's really fun. Yeah. Okay, then see you, I guess. Okay, dzięki Marco. How do you say you're really welcome? Like, proszę. Ah, proszę. We say, I mean, in Croatia they say prosim, like prosim. I beg. Like, okay, here you go. Okay, bye bye. Cześć. Dobra, wracamy do polskiego, słuchajcie. I do Simsów.
Wracamy do Simsów. Ciekawe, czy będzie słychać. Jest! Wracamy. Muzyka jest na full. Słuchajcie, wejdziemy sobie może tutaj do innego miasta. Spróbujemy zagrać teraz w tym mieście z blokami. Jeśli oglądaliście nas w zeszłym tygodniu, to wiecie, że w Simsach można zamieszkać w bloku. Więc zobaczymy sobie, może pogramy kimś, kto mieszka sobie w mieszkaniu w bloku. Co, wróciliśmy do tego samego Sima, co ostatnio. Słuchajcie, mam pomysł. W zeszłym tygodniu próbowaliśmy wejść do mieszkania tej naszej sąsiadki. Bo jak tutaj widzicie, oni mieszkają w tym samym bloku, na ostatnim piętrze. I tutaj te mieszkania, które nie należą do tego Sima, który się nazywa Devin, są wyciemnione, więc nie wiemy, jak one wyglądają. Więc mam taki pomysł, żeby zaprzyjaźnić się z sąsiadką i żeby ona nas zaprosiła do siebie. Ciekawe, czy to zadziała, nie jestem pewien. Tylko ona nam tutaj ucieka. Co zrobić, żeby nam nie uciekła? Musimy z nią zacząć rozmawiać chyba. O, on chce przyprawić syrowy burger. Głodny chyba jest, zobaczmy. No nie jest jeszcze tak głodny, może trochę pogadać z koleżanką. O promieniu, pożadat o promieniu. To chyba nie jest najlepszy pomysł. Osobiste, snob, perfekcjonista, snadno serozużyty. Nie będziemy mówić o nowym domu. Przyjacielskie. Mówić o swych posiedlestech. Nachnące pro nowy dom. Chlubice. Poznace. Poznace. Chyba, żeby zostać przyjaciółmi, to trzeba się poznać. Niech ona nigdy nie odjeżdża. Nie. Chyba nam uciekła. Nie. Nie ma takiej opcji. Ona musi z nami porozmawiać. Jeżeli zjeżdża na dół, no to myślę, że wyjdzie sobie... Ups. Z tej strony. No ciekawe, czy ją dogoni. Teraz to jest wyścig z czasem, słuchajcie. O, złapał ją gdzieś na klatce schodowej. Super. Fala wala, Shanda Porchdin, Evsto Pala. Ubi gobbly hurt? Tupo. Divala wazida. Teshdu. What? Kuklazi husu. Teneke zep. Yasuni hu. Bweb. Yasini we. Wacky? Furk nas. Empty toshti pop. End of follow up. Walki. Benzi chibna lubal. Bird zebni gwel. Kevin Nash. Bejua. Neb.
Ibukar Bronk Pele Hornly Bluzibam Pogdigo. O nie. Wygląda na to, że gra się zacięła. Lepiej nie. Exo Berbahuts. If the Pali beg to wow rune pack. Aż to. Em super galley decor. Hanna chyba już sobie poszła, bo. Mówi nam ahoj. Zatrzymajmy czas, żeby nam znowu nie uciekła. Zabawną opowieść niech jej opowie. Niech się pozna. Osobista, perfekcjonista. Oj, on jest snobem? To mu nie pomoże w znalezieniu przyjaciół. Przyjacielski. Poznace. Przyjacielski klepy. Przyjacielski. Poznace. Widzicie, w tej grze. Chodzi o to, żeby poznawać swoich przyjaciół i mamy tutaj taki wskaźnik, który pokazuje nam, co już wiemy o tej simce. Czyli z tych rozmów wynika, że ona jest charyzmatycka, ma zmysł humoru, zmysł pro humor. Dozni. Flip. Nabi Jogo. No woos ago. Jemdi, Sigla, Zaj, Malekta, and Kabadubi. Left. Luga. Ciekawe, czego się dowiemy. Zidam Bualaga is the Bovala Jump. Gross. Figa is the Wongo. Manda. Nepi Furbaji Ota. Poor lib Danyo. Art Nibby. Wiecie co? On chyba powinien pożegnać się z nią. Bo zaraz przydarzy mu się ta przygoda jak wcześniej z Ursynową, naszą Klarą. Może później do niej pójdzie, jak ona wróci z pracy, czy jak wróci z miasta. Interesuje się mumiami. Zamilowana mumie. Chyba ma jakieś zamiłowanie do mumii. Dobrze, wracamy tutaj. Do jego mieszkania. Robi sobie kolację. O nie. Słuchajcie. Co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj wszyscy po prostu robią w majtki, no. I to jest moja wina, bo nie pozwalam im korzystać z toalety. Trochę za późno skorzystał. Teraz jest głodny. Jest straszny bałagan, więc powinien to wysuszyć Lousy. Tak, sikał się, Hanna. Poczural? Coś takiego.
po czesku. No niestety, chciałem, żeby uniknął właśnie takiej sytuacji przed swoją sąsiadką, dlatego wysłałem go do domu, ale i tak nie zdążył. Co on przygotowuje? Jakie danie? Przygotowuje sobie podzimny salat. Nie wygląda najlepiej ten nasz sim dzisiaj. Devin. Troszkę uniknął. Coś mu umknęło. Nasz sim jest bardzo niezadowolony z tego, jak prowadzę jego życie. Ale zanim pójdzie spać, musi się wykąpać. Przyspieszymy ten moment. O, chyba sąsiadka wróciła, bo słyszę windę. Ciekawe. Może zadzwonić dzwonkiem do sąsiadki, to znaczy, że chyba sąsiadka jest w domu. Wróciła. Dobrze, tak skończy sobie brać kąpiel. Niech pójdzie spać. I jutro rano może zagada do sąsiadki. Siema, siema. Dywagacja. Czekamy, aż Sim się wyśpi, żeby spróbować dostać się do mieszkania jego sąsiadki. Ciekawe, czy może się włamać. Ciekawe, czy może się włamać do mieszkania. Widzieliście to? Do mieszkania tej dziewczyny weszło kilka Simów. Czy tam jest jakaś impreza? I on nie jest zaproszony? Wiecie co, to jest chyba najwyższy czas, żeby zadzwonić, tylko która jest godzina? Jest 6:30. To jest chyba trochę za wcześnie. Jeszcze trochę przyspieszymy i może tak o 8:00. O 8:00 może wstać i spróbować zagadać do sąsiadki. O, dobra. Dywagacja pyta, czemu nie czwóreczka? No właśnie słyszałem bardzo dobre opinie na temat trójeczki właśnie. Z tego co wiem, mamy tutaj możliwość ciekawszych scenariuszy, ciekawszych historii. Ale czwórka ponoć jest bardzo dobra do budowania, więc czwórkę też wypróbuję w pewnym momencie. Nawet już ściągnąłem, bo teraz jest za darmo.
Banag. Ajdo. Vaguli pazevliga. Wazu bazali. Veluli. Takie wspomnienie. Rex. Stop, minad. Słuchajcie, bardzo się zdziwiłem, bo z tego mieszkania wyszła zupełnie inna sąsiadka. To nie jest ta sama. To nie jest ta sama sąsiadka. Rishorgi Rex. Insdo Pachina. Azawir Gelo. Flo Flo. Ha, follow up. Ni. Braksip Nehino. Nie wiem, jak to działa. Myślałem, że w tym mieszkaniu mieszka ta sama Simka, ale okazuje się, że. Że to tak nie działa. W ogóle mamy dziwną sytuację, bo facet dopiero wstał, jest jeszcze w piżamie, jest w swoich gaciach i rozmawia z sąsiadką na klatce schodowej. Takie rzeczy tylko w Simsach. Niech sobie trochę poplotkują może. Mimo babdu. O, Beka myśli, że Devin není szpatny. Dobra, słuchajcie, pożegnamy się z nią, bo... Jak powiedzieć do widzenia? Nie. Nie wiem. Powinniśmy spróbować po prostu zadzwonić do tej koleżanki. Gdzie oni idą? Mają włączoną autonomię, więc coś się teraz dziwnego stało. Gdzie on idzie? Chratna babu. Oni w coś grają. Chyba grają w Berka. Czegoś takiego nie widziałem jeszcze. Może rzeczywiście powinienem zaprosić ją na jakąś randkę, ale... A przyjechał po niego samochód do pracy, więc musi iść. Skończyła się randka. Biegł się do pracy. Ale to jest ciekawe, że całą drogę ten sim biegł. Ale w momencie, kiedy natrafił na schody, to zwolnił i sobie szedł na spokojnie, żeby było bezpiecznie. Patrzcie. Gdzie oni nas zawiozą? Chyba pojedziemy z nim do pracy.
Gdzie on pracuje? Komparsista. Czy pracuje sobie w tym tutaj hangarze jakimś? Professor, people! Help this old thing stand up, Robert Ledger! Haha! Bisco Jatu, Hans Lestable Professor! Zarabia 21 simoleonów na godzinę. Don Professor's pressing Lester! Kelbron! We don't fronto! Lean! Lean? Dobra, słuchajcie, zobaczymy może jak inni Semowie żyją w tych blokach. Zapiszemy sobie tę grę. Dywagacja poleca grę w Minecrafta w różnych wersjach językowych. No to też może być ciekawe. Ale nigdy nie grałem w Minecrafta, więc nie wiem za bardzo o co tam chodzi. Plażowy słonecznik. Proszę bardzo, wróciliśmy do miasta. Dobra. Rzućmy sobie okiem. Kogo możemy wybrać? Maloney. Przeczytajmy sobie właśnie, co u mnie tam. Poli se stara jen o swój wschled, a czasty spanek. Obojicho se jí dostawa mirou ves větší než vrchovatou. Dobra, wchodzimy. Ta simka lubi o siebie dbać, ale głównie chodzi mi o to, żeby zobaczyć właśnie jak wygląda jej mieszkanie. I może wrócimy do niej w przyszłym tygodniu. O, ona mieszka na parterze. Nie, nie, to jest właśnie winda. Wyślijmy ją do domu. Polly Maloney. Wszystkie potrzeby ma zrealizowane. Tak, nie wsiada sobie do windy i jedzie do domu. A, winda. Nie myślałem, że to jest jakiś taras, ale to nie jest taras. Nie, słuchajcie, ona...
Ona nie ma żadnego okna. O co chodzi? Gdzie ona mieszka? Mieszka w całkowitych ciemnościach. Czy ona jest jakąś wampirzycą czy coś? No mieszka w dość skromnych warunkach. Bez okna. Ja. Jak tak można mieszkać, słuchajcie? Praca. Pokladnice specjalistka. Słuchajcie, tutaj widzę, że będę musiał chyba wrócić do niej może w przyszłym tygodniu, żeby jej trochę pomóc, bo ona tutaj nie żyje w najlepszych warunkach. Patrzcie w ogóle na te przyrządy. No patrzcie, mieszka w całkowitych ciemnościach. Ciekawe, ile wynosi czynsz. Czego się uczy? Siedzi i czyta Raymondowa dobre o duszstwie. Dobra, także tutaj nie za bardzo to wygląda. Tak, mieszka w piwnicy. O co chodzi? Właśnie nie wiem, czy ona mieszkała w piwnicy, czy po prostu ta gra mi się zacięła. Słuchajcie, gra mi się zacięła. Także wiecie co, nie będę jej uruchamiał, dlatego że właśnie chciałem skończyć. Ale gra sama postanowiła, że skończy tego streama, więc słuchajcie. Dzisiaj poznaliśmy paru nowych simów. To było bardzo ciekawe. Aczkolwiek w przyszłym tygodniu myślę, że zmienimy trochę taktykę. Nie będziemy już poznawać simów, tylko stworzymy sima. Stworzymy sima i stworzymy mu jakieś życie. Bo tutaj tych simów, których dzisiaj oglądaliśmy, Oni wszyscy mają już jakieś swoje historie, mają pracę, wszystkie ich potrzeby są zrealizowane tak naprawdę, mają meble, domy, co jest z jednej strony ciekawe, ale myślę, że fajnie byłoby spróbować stworzyć coś zupełnie nowego. Także myślę, że pobawimy się w czymś takim w przyszłym tygodniu. Jeszcze nie wiem, czy stream będzie we wtorek, czy w czwartek, ale jeden z tych dni, także możecie sobie wcisnąć notyfikacje, też ewentualnie możecie śledzić notyfikacje, powiadomienia na Discordzie, bo tam też zwykle wrzucam link do tego, kiedy będzie stream. Także zapraszam na Discorda. Tak, także dziękuję wszystkim oglądającym. Było bardzo miło. I fajnie, może w przyszłym tygodniu ktoś, jakiś Czech czy Czeszka mogliby do mnie zadzwonić i tłumaczyć mi to wszystko po czesku, bo jeżeli chodzi o moje umiejętności czytania po czesku, to widzicie, że jest bardzo słabo.
Także jakby ktoś w przyszłym tygodniu chciał się ze mną skontaktować i zadzwonić podczas streama, żeby mi wszystko to opowiadać po czesku, to by było fajnie. No. Dzięki jeszcze raz. Fear Hunter, dzięki. Hanna, dzięki. Depressis. Dzięki i wszystkim innym też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.